Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest dzisiaj po raz kolejny dr Stanisław Niewiński. Cześć Stasiu, witam Cię. Cześć Arturze, dzień dobry Państwu. Przypomnę tylko, Stanisław jest koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. I również w Opolu oczywiście też reprezentuje Uniwersytet Opolski oraz Kolegium Nobilium Opoliense. To tak gwoli pewnego, nazwijmy to, redakcyjnego obowiązku. Stasiu, bardzo się cieszę, że się słyszymy. Było rzeczą wręcz naturalną, że tak naprawdę czekaliśmy tylko w pewien sposób, kiedy. No bo w tematach dalekowschodnich państwa środka dzieje się wiele i tak tylko napomknę na pewien, no nie chcę powiedzieć, że na początek, ale żeby zdać. Obraz tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, no ze strony chińskiej pewne rzeczy mają miejsce, bo jest to m.in. i ten wysłannik, tak, w nasz rejon Europy, dotyczący zażegnania tutaj w cudzysłowie kryzysu ukraińskiego, jest pewna właśnie misja Chin, jest pewna zmiana retoryki w stosunku nie tylko do Europy, ale i Stanów Zjednoczonych. No i się okazuje, że i Chińczycy, i Amerykanie. Zaczynają mieć pewną świadomość tego, co się jakby globalnie dzieje, i że za, poza pewne ramy nie wyskoczą. Ale to tylko zapowiedź tego, o czym, o czym dzisiaj mamy rozmawiać. Nie chcę za dużo też spalić. Stanisławie, coś ominąłem? O czym jeszcze dzisiaj koniecznie powinniśmy porozmawiać? Myślę, że jest to temat na tyle rozgałęziony, że spokojnie poświęcimy mu trochę czasu. Tak się akurat składa, że komentując politykę chińską. Zawsze znajdzie się jakaś, jakieś ciekawe zagadnienie do omówienia. Nie wiem, co powiedzieć, bo kiedyś bym powiedział, że się cieszę. Dzisiaj oczywiście jest to tyle samo obaw chyba, co i radości. Pozwolę Ci się wtrącić. Myślę, że powinniśmy optymistycznie patrzeć na świat. No dzięki temu i Ty, i ja mamy chleb. <laughs> nie, no słuchaj. Oczywiście, zwłaszcza na bezpieczeństwo, patrzy się trochę inaczej, kiedy tych zagrożeń nie tyle nie ma, tylko ta świadomość społeczna jest mniejsza. Ale myślę, że nie mamy się czego obawiać. Ale dobrze, cieszę się, że pozytywnym akcentem zaczynamy, trochę żartujemy. Mam nadzieję, że i znajdziemy również te pozytywne na sam koniec, żeby pewien taki zwyczaj podcastu wypełnić. Dobrze, Stanisławie, zacznijmy od wysłannika. Chiny w pewien sposób zaangażowały się. Całą sytuację związaną z Rosją wysyłają swojego przedstawiciela. Jego robocze nazywam właśnie wysłannikiem. Nazywam to też pewną misją chińską czy chińską misją. No i pytanie, kim w ogóle ten człowiek jest? Co my w ogóle o nim wiemy, czy w ogóle cokolwiek o nim wiemy? No bo zdecydowanie musi być to zaufany, i tutaj celowo użyję słowa, funkcjonariusz. No Xi musi mieć do niego więcej niż pełne zaufanie. I zacznijmy od niego, by za chwilę tak naprawdę się zastanowić, właściwie, co Chiny chcą osiągnąć, bo de facto Chiny jednocześnie wskazały tak naprawdę też podmioty, z którymi chcą rozmawiać, bo to nie jest tylko Ukraina, bo to nie jest tylko Rosja, ale między innymi, co cieszy, a może jest to pułapka, jest też Polska. I myśmy w pewien sposób też o tym rozmawiali, i nie tylko z Tobą, ale podkreślaliśmy, że paradoksalnie Patrząc na całą sytuację związaną z wojną, Polska politycznie, no nie chcę użyć górnolotnych słów, geopolitycznie, może naprawdę swoje ugrać, by nie powiedzieć wygrać. Więc jak ty widzisz całą tą sytuację, zacznijmy od tego, od tej jednostki, jakim jest ten wysłannik, a przejdźmy potem dalej w naszych rozważaniach do, do całej tej sytuacji. Tak, zdecydowanie najpierw powinniśmy rozpocząć od przedstawienia człowieka. No więc, wysłannikiem Chin, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej do Ukrainy oraz szeregu innych państw, które ma odwiedzić, jest pan Li Hui. Jest to członek chińskiej biurokracji, związany właśnie od wielu, wielu lat z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Był on swego czasu. Wiceministrem w tym resorcie, oraz co jest bardzo istotne, był chińskim ambasadorem w Rosji oraz w Kazachstanie, więc tutaj już dosyć no dobrze widać, że jest to osoba dość mocno właśnie osadzona w tym euroazjatyckim elemencie chińskiej dyplomacji. No jest więc to doświadczony dyplomata i to właśnie dość doświadczony w działaniach dyplomatycznych w tym konkretnym regionie świata. A Stanisławie, szanowny, muszę zapytać, czy on się w naszych wcześniejszych rozważaniach gdzieś przewijał? Czy on jest jakimś, no nie chcę powiedzieć, że politykiem, ale osobą z drugiego, trzeciego garnituru? Czy takim cichym, że tak się wyrażę, niezauważalnym w świecie jeszcze do tej pory, no trochę go obrażę, funkcjonariuszem? Czy gdzieś tam coś nam umknęło? Czy w ogóle te wszystkie rozważania nad jego osobą w tym wszystkim są tak naprawdę właśnie ważne, musimy rozpatrywać tego jego osobę, czy po prostu jest pewnego rodzaju posłem. Arturze na 99% w naszych rozmowach jego postać się nie pojawiała, ponieważ trochę jak słusznie zauważyłeś, to jest zawodowy dyplomata, człowiek niewątpliwie z dużym doświadczeniem i wiedzą. Ale nie jest to przedstawiciel, powiedzmy, takich, no nie wiem czy to jest dobre słowo, pierwszorzędnych szeregów chińskiej nomenklatury. To jest postać istotna, ale jednak pełniąca w tej, powiedzmy, machinie państwa chińskiego, Komunistycznej Partii Chin, jednak takie, powiedzmy, szeregi nieco dalsze. Wątpię, abyśmy o nim wspominali. Właściwie jestem pewien, że on się nie pojawiał. To skąd tak naprawdę ten wybór? Chodzi tylko i wyłącznie o to jego doświadczenie dyplomatyczne, czy wydaje ci się, że też inne względy gdzieś, gdzieś mogły wziąć tak naprawdę tutaj górę? Arturze, no my tutaj obawiam się, że nie jesteśmy w stanie całkowicie odpowiedzieć na to pytanie, jakie tutaj względy, względy grały rolę. No ja myślę, że wskazałbym tutaj prawdopodobnie na dwie rzeczy. Pierwszą kwestią z pewnością będzie to, że jest to urzędnik powiedzmy doświadczony? Tutaj, akurat na tym odcinku chińskiej dyplomacji, no więc Rosja, powiedzmy obszary postradzieckie. No, jak powiedziałem, jest to człowiek, który ma no, wieloletnie doświadczenie reprezentowania Chin w tamtym regionie. Myślę też, aczkolwiek nie mam tutaj żadnych dowodów na potwierdzenie tej, te, tej tezy, to są jedynie moje przypuszczenia, że może być to urzędnik, który jakoś tam w poprzednich latach, powiedzmy, związał się z kręgami bliskimi rządzącymi od roku 2012, rządzącego od 2012 roku przewodniczącego Xi Jinpinga, aczkolwiek dowodów na to pełnych nie mam, ponieważ no ja próbowałem się czegoś więcej o tym człowieku dowiedzieć, ale no, no, o czym musimy pamiętać, tutaj prawda postaci urzędników pracujących w szeroko rozumianej biurokracji HRL no nie są przesadnie transparentne. Ale myślę, że gdybym, no gdybym miał na to pytanie odpowiedzieć, to tutaj widziałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, że no, no jest to niewątpliwie dyplomata z doświadczeniem. A drugie, no mogą tu być jeszcze, mogą tu jeszcze wchodzić w grę pewne powiedzmy, koneksje związane tutaj, prawda, z różnymi frakcjami, koteriami w ramach, w ramach KPH, no, szczególnie prawda, uwzględniając no, wszelkie zmiany, które wprowadził i wprowadza od roku 2012 przewodniczący Xi Jinping. Pytam o tą personę tak naprawdę nie bez powodu, no bo musimy się zastanowić, czy tutaj zwycięża ten chiński pragmatyzm. Pragmatyzm taki pod kątem typowo urzędniczym, czyli że jest misja do wypełnienia i należy się jej podjąć. Czy właśnie też jakieś motywacje były bardziej inne? Nie wiem, czy jeszcze chcesz co do jego osoby coś ważnego dopowiedzieć. Czy możemy tak naprawdę zastanawiać się nad całą chińską misją już? Myślę, że możemy się nad całą chińską misją zastanawiać. Ostatnio w pewien akces zaczęły też zgłaszać inne kraje, między m.in. Afryki, oczywiście mówię pod kątem rozwiązania tego całego, znowu w cudzysłowie podkreślam to bardzo mocno kryzysu ukraińskiego i no, mnie to w pewien sposób mocno zastanawia, bo z jednej strony pojawił się ten wcześniejszy chiński plan pokojowy, tak to nazwijmy ale tutaj również cudzysłów będzie królem tak naprawdę tego, o czym mówię. Bo był, było oczywistym, że jest to na tyle takie ogólnikowe i właściwie nic do końca nie wnoszące, że wszyscy zastanawiali się, co Chiny tym chciały osiągnąć, bo wszyscy sobie doskonale musieli zdawać sprawę, że nie jest to plan do zaakceptowania. No, ale zdecydowanie jednak Chińczycy patrzyli w sposób pewnie prorosyjski albo inaczej. Aby sobie tą Rosję pod sobą po prostu utrzymać, no bo umówmy się, porażka Rosji taka kompletna też nie jest oczywiście Chinom na rękę. Absolutnie nie jest im na rękę. No i właśnie, no i pojawia się teraz ta chińska misja. Zostało wybranych, jeśli dobrze pamiętam, pięć państw, pięć rządów, tak? Bo mhm. oczywiście Ukraina, oczywiście Rosja. Niemcy, Francja, jeśli się nie mylę? Tak, jak najbardziej. No i jest Polska. Dokładnie. I tutaj ja wiem, że jestem tym, który wiecznie szuka dziury w całym, ale nieraz, jak się okazuje, te otwory znajduje. No, klucz ciekawy i pytanie, no bo i wiesz, ja cały czas podkreślam, że i Europa jest potrzebna Chinom, i Polska też jest potrzebna Chinom, bo my z jednej strony jesteśmy trochę królikiem doświadczanym technologicznym dla Europy, bo bardzo często pewne rozwiązania najpierw u nas się pojawiają. Oczywiście, tego królika to ja bym tak do końca negatywnie nie oceniał, bo po prostu jesteśmy narodem otwartym na nowości i cała nasza transformacja, praktycznie z czego ostatnich dekad, też jest gdzieś tego wszystkiego w pewien sposób dowodem. Więc jesteśmy ważni dla Chin, bo możemy być pewnego rodzaju bramą technologiczną do szerszej współpracy z Europą, bo leżymy na granicy, czy raczej graniczymy z Ukrainą, a przy okazji i z Rosją. Mamy patrzeć tak naprawdę na to nasze takie trochę docenienie przez pryzmat być może prowadzonej polityki, no nie chcę powiedzieć, że wsparcia Ukrainy, bo to nie do końca Chiną może leżeć, czy tak naprawdę jeszcze gdzieś indziej szukać pewnych powodów, dlaczego akurat te żyjmy. Ja myślę, że ogólnie należy tutaj zacząć tą naszą dyskusję od rozwikłania, dlaczego poszczególne kraje zostały tutaj wybrane. Stanisławie, a zanim do tego przejdziesz, czy możemy tak naprawdę zacząć od tego, bo ja mam pewien dysonans? Był ten wcześniejszy chiński plan, jest ta dzisiejsza nazwijmy to roboczą misja, więc jakbyśmy od tych przemyśleń Twoich mogli zacząć, a dalej przejść do w kierunku właśnie dlaczego te kraje i co tam dalej oczywiście ci się w głowie gdzieś ułożyło. Oczywiście, jak najbardziej. Jak słusznie zauważyłeś, no Chiny. Komentowały ten konflikt zbrojny właściwie od czasu, jak on się rozpoczął kilka miesięcy temu, jeszcze właściwie pod koniec zeszłego roku, Chiny wystąpiły z tym, jak to się no, głośno mówiło, planem pokojowym. No, planem pokojowym, który gdybyśmy chcieli go jakoś tak w miarę kompaktowo tutaj przedstawić, no, sprowadzał się do tego, że powinno się po prostu wstrzymać ogień. No i no, zamrozić w jakimś w jakim, w jakim sensie ten konflikt, w takim stanie, w jakim on się w danym momencie znajdował. No nie jest specjalną tajemnicą, że wtedy, kiedy go przedstawiano, no, był to plan tak naprawdę no, niekorzystny dla obu stron biorącym w nich udział. Niekorzystny był dla Rosji, ponieważ Rosjanie wtedy, kiedy Chińczycy prezentowali ten, pro, ten, ten projekt, no, wciąż jeszcze liczyli, że są w stanie osiągnąć w tym konflikcie więcej niż osiągnęli. Natomiast dla strony ukraińskiej też nie był on korzystny z prostego powodu. Ukraina utraciła pewne obszary w wyniku tego konfliktu. Ukraińcy chcieli i wciąż liczą na to, że będą w stanie tereny, które im Rosja odebrała w ciągu tego roku, a może nawet coś więcej, mowa tutaj o Krymie i Donbasie, odwojować. No dlatego Chiny przedstawiły ten projekt, ale tak na dobrą sprawę, no dla, mało, dla, mało, dla mało kogo był on, był on projektem korzystnym. Dzisiaj mamy właśnie tą misję Pana Lichway, który no, powiedziałbym w ten sposób w jakiejś wierze, no, myślę, jest kontynuacją tego, te, te, tego projektu, do czego sobie myślę jeszcze, jeszcze tutaj bardziej uszczegóławiając przejdziemy. czy takie wprowadzenie Cię satysfakcjonuje? Stanisławie to nie mnie ma satysfakcjonować, a naszych słuchaczy, a mówią całkowicie poważnie. Okej, okay, no bo mamy pewną różnicę, ten wcześniejszy plan, dzisiejsza misja... No, właśnie, ja bym polemizował, czy rzeczywiście tu mamy do czynienia z taką, z taką różnicą. Na tyle, na ile możemy coś powiedzieć, ponieważ, no, czy będziemy to jeszcze rozwijać, tutaj, prawda, pan był w Ukrainie, to powiedziałbym, że te propozycje, które Chiny prezentują, one wychodzą w jakimś sensie od tego projektu, więc ja bym powiedział, że to jest jednak pewna kontynuacja, mimo wszystko. Okej, okay, myślę, że to dość ważna uwaga, bo wszyscy tak naprawdę się właśnie zastanawiają. I szukają pewnych, pewnych różnic. A z tymi państwami, bo zacząłeś o, o tym mówić? no Warto tutaj przedstawić, no, dlaczego akurat takie, a nie inne kraje wybrano. Rosja i Ukraina, kwestia oczywista, ponieważ one są stronami konfliktu. Ukraina została przez Rosję zaatakowana. Niemcy i Francja no, najważniejsze państwa Unii Europejskiej kluczowe potęgi naszego, naszego kontynentu. Zapomina się chyba jeszcze Stanisławie tak naprawdę o tym, że obaj liderzy, czyli Macron i Scholz, byli z wizytą w państwie środka, z wizytami różnie komentowanymi, bo niektórzy widzieli w tym wszystkim no, pewnego rodzaju zaproszeniem klejenie własnych narodowych interesów, a niekoniecznie Unii, bądź na siłę pokazywanie, to my dalej jesteśmy tymi unijnymi liderami i to z nami trzeba rozmawiać, tak? No oczywiście warto tutaj dodać, że zarówno Berlin, jak i Paryż no, od dekad rozwijają bliską kooperację z Chinami przede wszystkim na, na gruncie gospodarczym, tak? No i mamy nasz kraj, Polskę. No i oczywiście tutaj no, Ty postawiłeś pytanie, dlaczego akurat Chińczycy zdecydowali się tutaj Polskę uwzględnić w tych swoich planach. No ja myślę, że to wynika z przynajmniej dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki. No, jakby nie patrzeć w ciągu roku jak ten no, nieszczęsny konflikt trwa, Polska, można powiedzieć, no, zyskała na, na znaczeniu międzynarodowym, na znaczeniu również kontynentalnym, ponieważ no, co prawda, wschodnią flankę jednym z klucz jednym. kluczowym państwem wschodniej flanki NATO, no, byliśmy, byliśmy, byliśmy właściwie no, od dawna, no ale fakt, że za wschodnią granicą NATO wybuchł konflikt zbrojny, to jeszcze no, niestety konflikt zbrojny takich rozmiarów, no niewątpliwie doprowadził do sytuacji, w której państwa położone na wschodniej flance NATO, no ich rola zdecydowanie wzrosła. A skoro Polska no, była tutaj no, jednym z najważniejszych państw sojuszu, jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, no to siłą rzeczy nasza rola jeszcze urosła. Warto też pamiętać o tym, że jesteśmy tutaj no, jednym z kluczowych, tak naprawdę, państw wspierających Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym na bardzo wielu płaszczyznach. No i dyplomacja pekińska no, musi ten fakt brać pod uwagę. No, jesteśmy tutaj państwem istotnym. Tak ta sytuacja wygląda. Niestety jest to pokłosiem potwornego konfliktu zbrojnego, no ale, tak powiedzmy, no już tutaj toczą się te, te kwestie międzynarodowe. Drugi powód, no ty też go trochę tutaj zasygnalizowałeś, powiedziałbym, że to jest już pewien powód tutaj konkretnie chińskiej dyplomacji. No, Chiny w swoich różnych tutaj, prawda, planach które, międzynarodowych, które tworzą, szczególnie w kontekście naszej części Europy. No, Polska odgrywa w nich dość istotną rolę. No, wystarczy tutaj wspomnieć o projekcie Belt and Road i tego, że no, tutaj prawda przez Polskę przechodzi przepływ chińskich towarów. Myślę, że Chiny no, wciąż chciałyby jakoś, aby Polska odgrywała istotniejszą rolę w ich planach. Także no, tutaj widziałbym te, te dwa podstawowe powody. Być może są też jeszcze jakieś, ale tak jak powiedziałem, chińska polityka. No, nie należy do przesadnie, prawda, transparentnych, jak zresztą szatna. Okej, okay, ja, jako ten szukający, no to znowu pójdę w tym kierunku. I jakby nie patrzeć, jesteśmy tym, no w pewien sposób, nie wiem, może niektórzy się zdziwią, ale ja nas traktuję jako dość specyficznego sojusznika Stanów Zjednoczonych, bo Chiny, o czym rozmawialiśmy ostatnio, zawsze gdzieś tam będą próbować między tą Europę, a Stany Zjednoczone tą szpilkę wbijać. Czy może się okazać, że właśnie jest to pewna forma pułapki, wciągnięcie w nas, pokazanie też i pewnych korzyści, może i szansy na nasz rozwój, robienie biznesu i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie trochę nas wykorzystać w pewnego rodzaju zepsucie relacji polsko-amerykańskich, bo jak się okazuje, wybory najróżniejsze polityczne, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, no czasem te karty trochę odwracają. Sojusznikiem oczywiście dalej jesteśmy, ale te relacje, no, bywają. Nazwijmy to roboczo różne, a tutaj mocne wejście potencjalne Chin do nas, czy zacieśnienie tej współpracy, również może mieć wpływ na te relacje, co dalej może się też przekładać na te relacje europejsko-amerykańskie. Czy Chiny próbują tutaj zastosować jakąś formę pułapki? Myślę, że nie jest to niewykluczone, aczkolwiek no, będzie to można potwierdzić bądź temu zaprzeczyć. No dopiero, prawda, gdy tutaj no, odbędą się pewne spotkania i powiedzmy, o ile oczywiście do szerszej opinii publicznej powiedzmy przeciekną tutaj jakieś szersze informacje na, na, na ten temat, to nie jest niemożliwy scenariusz. No, Chiny podejmowały w poprzednich latach próby jakiegoś takiego poważniejszego wciągnięcia Polski, no może nawet jakoś w orbitę własnych wpływów, no tutaj warto wspomnieć chociażby Wizytę przewodniczącego Xi Jinpinga z 2016 roku, gdy te, no, takie, powiedziałbym, propozycje tutaj dla Polski o współpracy, no, były bardzo, bardzo daleko idące. Przy czym, no, tutaj też musimy pamiętać, że. No, ogólnie rzecz biorąc, tutaj współpraca polsko-chińska w ostatnich kilku latach to jest temat do bardzo interesujących rozważań, ponieważ warto tutaj wspomnieć, że no, zarówno Polska, jak i Chiny wiązały duże nadzieje tutaj z tą, z tą współpracą. Z tego jak do tej pory niewiele wyszło, i myślę, że stosunkowo niewiele wyjdzie no, z szeregu tak naprawdę różnorakich powodów to powiedziałbym tutaj, że na, na, na pierwszym miejscu należy zwrócić uwagę na to zagadnienie, że po prostu no, cała sytuacja międzynarodowa poszła w kierunku jakim poszła. W roku 2016 ta, rywal, ta, ta rywalizacja naj, naj, największych mocarstw, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Chin, oczywiście trwała, ale ona nie była jeszcze tak gwałtowna jak jest dzisiaj. Natomiast od roku 2018, gdy wybuchła wojna handlowa amerykańsko-chińska, no jesteśmy świadkami coraz intensywniejszej tutaj rywalizacji. Polska jest zmuszana do tego, żeby się po którejś ze stron bardzo wyraźnie, wyraźnie opowiedzieć. No a zważywszy na no jakie mamy położenie międzynarodowe, jakie mamy, jakie mamy zagrożenia, biorąc pod uwagę też ten fakt, że no Stany Zjednoczone są po prostu gwarantem naszego bezpieczeństwa, to to pole manewru tutaj na Powiedzmy, jakieś takie pogłębianie tych relacji z Chinami no jest coraz mniejsze, choć oczywiście nadal, nadal istnieje, i tutaj no, można zauważyć to, że prawda, rząd Prawa i Sprawiedliwości no wciąż w jakimś stopniu te stosunki chce rozwijać, acz ma też świadomość, że te płaszczyzny do rozwoju no, skurczyły się. Także tutaj wiesz, odpowiadając na Twoje pytania, no prawdopodobnie Chińczycy będą chcieli tutaj coś tutaj dla siebie ugrać. Być może szukają jakichś takich dróg do tego, powiedzmy tutaj pogłębienia relacji z Polską. Aczkolwiek no mówię, uwzględniając obecną sytuację, myślę, że jest no mało prawdopodobne, że tutaj osiągną swój cel. Stanisławie, taka mała dygresja, może i trochę apel społeczny przy okazji. Zobacz, jak trochę ulegamy pewnej politycznej perswazji i zaczynamy przy słowie rząd zawsze dopowiadać przymiotnik polityczny danej opcji, tak? Rząd taki, rząd taki, a to jest cały czas tak naprawdę rząd polski, chociaż ten mój śmiech to taki trochę pusty, tak naprawdę być powinien. Ale wracając do tego, o czym, o czym rozmawialiśmy. Bo rozmawiamy tak naprawdę o relacjach, no rzekłbym, najwyższego poziomu, jeśli chodzi o całą właściwie globalną grę. Ale być może tak naprawdę ważne są też rozgrywki trochę mniejsze. Nie zapominajmy o tym, że Chińczycy również na naszym terytorium prowadzą chociażby pewnego rodzaju konfrontację, również gospodarczą, chociażby z Wietnamem, tak, gdzie te biznesy są bardzo blisko gdzieś koło siebie, dochodzi do najróżniejszej maści konfliktów. Mówisz o słynnej wulce kosowskiej. Chociażby, nie? ale pewnie nie tylko. No, słyszałem tam różne historie, że takie. No, można w... co nieco tak naprawdę rozwikłać. 1979 roku pod Warszawą. Wiesz co, to bardziej mi chodzi nawet o to, że być może w ten sposób Chiny będą próbowały uzyskać pewnego rodzaju, jakby, przewagę tutaj nad chociażby tą wietnamską działalnością, ze względu, powiedzmy, na, nazwijmy to przychylniejsze oko gospodarza, czyli nas jako Polski. Ale no musimy wrócić do, do tych relacji chociażby z kolejnym tym podmiotem, jakim są Stany Zjednoczone, bo no, przecież no były momenty, że już naprawdę te relacje chińsko-amerykańskie były delikatnie mówiąc słabe, a przynajmniej takie dość konfrontacyjne. No, cały czas takie są. Oczywiście, przy czym zaczęły się też psuć bardzo mocno relacje z Europą. Ja cały czas gdzieś powtarzałem, że dopóki Europa dobrze żyje z Chinami w pewien sposób. No to nie ma jakiejś strasznej groźby, tak naprawdę, eskalacji konfliktu, nie tylko w Ukrainie, ale też w pozostałych regionach, łącznie no, z Tajwanem. Potem, kiedy zaczęło się to mocno, właśnie zmieniać inny minus, no powiem szczerze, trochę zacząłem się niepokoić, i potem dość ciekawa sytuacja nastąpiła. Mianowicie zmiana pewnej chińskiej retoryki doszło do sytuacji, gdzie właśnie cała ta sytuacja zmieniła się de facto nie w ciągu iluś tam dni. Ale wręcz godzin. Nagle się okazało, że Chińczycy w sumie to chcą z Amerykanami rozmawiać, że Chińczycy to w sumie nie chcą tak do końca się obrażać z Europą. No i ja znowu, jako ten szukający problemów, no, zacząłem się zastanawiać, czy Chińczycy wiedzą coś więcej niż ogólnie opinia publiczna, tak? Co, co jest oczywiście zdecydowanie niewykluczone, a mówią całkowicie poważnie. Czy właśnie mieli wiedzę, że i tak pewne sprawy z Rosją potoczą się tak, a nie inaczej. Czy po prostu być może to, co też się pojawia w mediach, że i Chiny, i Stany Zjednoczone osiągnęły pewnego rodzaju świadomość, że i tak de facto powstanie pewnego rodzaju duopol, przynajmniej na pewien czas. Bo oczywiście próbują się rozpychać Brazylia, Indie, Turcja i tak dalej. I no nie ma co teraz rozpatrywać, czy ktoś ma silniejszą, czy, czy słabszą pozycję w tej chwili, ale gdzieś te kraje aspirowały, Rosja w pewien sposób. No, umówmy się, odpada, przynajmniej na jakiś czas, więc zostaje ten gdzieś duopol, gdzie, jak to w ogóle ekonomiści sami mówią, najzdrowsza sytuacja konkurencyjno-gospodarcza, tak to nazwijmy. Więc jeżeli osiągnęły tę świadomość, że muszą w pewien sposób koegzystować, więc być może pozytywnie to oczywiście rozpatrujemy, no są na siebie skazani, a przy okazji też świat dzięki temu nie doczeka się czasów jakiejś eskalacji całej tej sytuacji, niezwiązanej tylko z Ukrainą, bo jak padło w ogóle sformułowanie, jedni i drudzy się zorientowali, że jest za ciasno, że rozpychać już się za bardzo nie ma jak i co ciekawe, nie ma też za dużego pola na kompromis. To takie było no, dość ciekawe sformułowanie. Wcześniej bym powiedział, że może trochę niebezpieczne albo wskazujące niebezpieczne pewne sytuacje, o których opinia publiczna też wiedzieć nie musiała, a tutaj nagle właśnie. Ta dość pozytywna zmiana, zmiana tej retoryki, jak ty to wszystko widzisz, bo powiem szczerze, to też taki mały off-topic, no ja się bardzo cieszę z tej naszej pogłębionej relacji, że często, czy raczej znaczy jesteś jednym z częstszych gości w podcaście, no bo bardzo mocno nam przybliżasz tak naprawdę te meandry chińskiego stylu życia, bycia, świata. Dziękuję ci za, za miłe słowo. Myślę, że możesz mieć w jakimś stopniu rację, chociaż oczywiście, no tutaj no trudno nam jest temu, co powiedziałeś, ani to, trudno jest to albo potwierdzić, albo temu zaprzeczyć. Ja bym do tego podszedł od, myślę, troszkę innej strony. Powiem tak, to zachowanie Chin, które my no widzimy w ciągu ostatniego powiedzmy miesiąca, ono co będę potwierdzał, jest w jakimś stopniu. No, kontynuacją swoich poprzedniejszych, dzia swoich poprzedniejszych działań, no, bo musimy tutaj spojrzeć na, na kilka kwestii. Po pierwsze, co już parokrotnie tutaj powtarzaliśmy, dla Chin porażka Rosji jest czymś bardzo niebezpiecznym, ponieważ no, czy to im się podoba, czy nie, Rosja jest tak naprawdę no, no, kluczowym, można powiedzieć, współcześnie sojusznikiem Chin na arenie międzynarodowej. Stasiu, jeśli, jeśli mogę wejść zdanie. Tu jest też bardzo duża taka ciekawostka, którą gdzieś ostatnio przeczytałem, że w pewien sposób no te państwa oczywiście bardzo różnie funkcjonują, ale uznajemy je w sumie jedno i drugie w pewien sposób, oczywiście umowne jako te komunistyczne. Więc jakikolwiek znowu upadek jednego z nich, mniejszy czy większy, tak naprawdę nie jest z korzyścią dla tego drugiego państwa i. Też gdzieś ostatnio czytałem, jaki był odbiór w ogóle upadku Związku Radzieckiego i rozpadu, tak naprawdę, i tych wszystkich konsekwencji dla tej strony chińskiej. Powiem szczerze, nigdy w ten sposób na to nie patrzyłem, a wydaje się, że to też może być ważne w tego typu rozważaniach. Jak najbardziej. No. Upadek może nie tyle Rosji, co samego reżimu putinowskiego, który po prostu. Dla Chin no, jego istnienie wiąże się z licznymi, z licznymi korzyściami tak naprawdę, no bo właściwie to Putin od lat no, robi w znacznym stopniu wszystko to, czego Pekin od Rosji wymaga. Tak? Gdyby jego reżim upadł i został zastąpiony przez jakąś inną ekipę rządzącą, nie daj Boże na przykład orientującą się na zachód, no to dla Chin to jest potężny problem. Tak? Albo idąc dalej, jakieś pogrążenie się Rosji w anarchii, no to też posiadanie u swoich północnych krain, Państwa ogarniętego przez chaos, no to też dla Chin to jest bardzo, bardzo niewygodna sytuacja. Jesteśmy świadkami tego, że ta rosyjska ofensywa, tak, która miała tutaj Rosji, prawda, przynieść różne korzyści i powiedzmy stworzenie jakichś takich bardziej korzystnych warunków na froncie, no w gruncie rzeczy się nie powiodła. Rosjanie utknęli w Bachmucie, mieście, które ma kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Dla no, Chin jest to jasna sytuacja, że Rosja. No, już tutaj tak naprawdę no niewiele jest w stanie w tym konflikcie w konflikcie zyskać. Przedłużanie się tego konfliktu będzie dla tego państwa bardzo niekorzystne, więc z punktu widzenia interesów chińskich, no jest dobrze tutaj prawda no, wzmocnić jakieś działania, które miałyby doprowadzić do tego, że no, ten konflikt zostanie wygaszony, zamrożony. No, zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Kolejna sprawa, o której warto pamiętać, zresztą też tutaj wskazywałeś na to, no to jest tutaj prawda, zachowanie w stosunku do tego konfliktu i tego, co w ramach, w ramach jego Chiny robią, tak, Stanów Zjednoczonych, ale również, ale również Europy. No tutaj stosunki chińsko-amerykańskie, no, miejmy tego świadomość, one są cały czas chłodne. One czasem idą w kierunku troszkę bardziej konfrontacyjnym, troszkę mniej konfrontacyjnym, ale generalnie są chłodne i te państwa rywalizują i będą ze sobą rywalizować, aczkolwiek no niewątpliwie tutaj powiedzmy w zamierzeniach zarówno elit amerykańskich, jak i chińskich jest niedoprowadzenie do sytuacji, w której ta rywalizacja wymknęłaby się jakoś spod kontroli. Natomiast no, bardzo istotna w tym wszystkim jest Unia Europejska z którą Chiny, coś już tutaj wielokrotnie w ramach tego naszego podcastu powtarzaliśmy, no Chiny chcą mieć możliwie pozytywne stosunki z Unią Europejską. Nie chcą, aby tutaj przede wszystkim te najważniejsze państwa Zjednoczonej Europy, powiedzmy, przyłączyły się jakoś bardziej do amerykańskiej presji w stosunku do Chin, no przede wszystkim prawda presji gospodarczej. Technologicznej, a o czym warto pamiętać, o ile się nie mylę, chyba za kilka dni będziemy mieli kolejny szczyt państw G7, gdzie administracja prezydenta Joe Bidena będzie próbowała tutaj państwa biorące udział w tym, w tym formacie, przede wszystkim państwa europejskie, skłonić do jakiejś powiedzmy ostrzejszej presji technologicznej w stosunku do, w stosunku do Chin. No to przede wszystkim będą próby nakłonienia, nakłonienia do tego Niemiec i Francji. No i też ja myślę, że te działania należy, należy widzieć w tym konflikcie, że Chiny chcą w ten sposób zamanifestować, że one są odpowiedzialnym udziałowcem tego ładu światowego, że no wcale one aż tak bardzo tej Rosji nie popierają i w związku z tym jakoś, prawda, no, stępić to powiedzmy, to, no, te zarzuty, które, które Amerykanie wykorzystują, aby nakłonić państwa europejskie do tutaj prawda, jakiegoś przyłączenia się do działań antychińskich. Także myślę, że tutaj to jest też bardzo, bardzo ważnym tłem tych wydarzeń. A patrząc, czy wracając właściwie do tematu, wysłannika całej tej misji, myślisz, że w którą stronę to wszystko pójść będzie miało? Tutaj naprawdę Chinom zależy w jakiś sposób na pokoju, na pewnego rodzaju, szukam dobrego słowa, z pozycjonowania odpowiednich, i wygodnych Chinom podmiotów na arenie europejskiej o to tak naprawdę chodzi? Czy o Ukrainę tak naprawdę chodzi? Co so, mam pewnego rodzaju wątpliwości. Radek Pyfel, tu jest jeden z takich newsów, no, miał powiedzieć całkiem niedawno, że Chiny tak naprawdę chcą tego pokoju, bo po prostu chcą handlować z Europą. Więc no, w trakcie Twojej wypowiedzi tak naprawdę patrzyłem, co nowego w temacie chińskim się pojawia, i to w pewien sposób. Jakby pokrywa się też z naszymi tymi założeniami, tak? Czyli no, handel primo. Musimy pamiętać o tym, że ten nieszczęsny konflikt, który toczy się za naszą, za naszą granicą, on z punktu widzenia Chin, o czym zresztą wielokrotnie sobie tutaj mówiliśmy, on miał pewne aspekty korzystne i niekorzystne. No, korzystne w tym sensie, że niewątpliwie zmusił on Amerykanów do nieco większego zaangażowania się w Europie. Co w jakimś tam mierze, prawda, no może nie osłabia, bo Ameryka jest państwem potężnym, ma wielkie zasoby, ale no jednak no, utrudnia Amerykanom w pełni zaangażowanie się powiedzmy w Indo-Pacyfiku, tak? Więc to jest oczywiście rzecz korzystna. Druga kwestia jest taka, że jeszcze bardziej uzależnił Rosję od Chin, tak? Co, co, co też z perspektywy, prawda, Chin i globalnych planów jest bardzo istotne. No ale miał też wiele, wiele negatywnych elementów. No, doprowadził on do tego, że no, no, każda wojna prowadzi do wstrząsów międzynarodowych, zagraża globalnej stabilności, to uderza w pewną pomyślność gospodarki światowej. Niewątpliwie w jakimś mierze doprowadził on do zjednoczenia się Zachodu, do jednak skupienia się poszczególnych krajów Zachodu wobec, wobe, wobec Stanów Zjednoczonych. I Amerykanie no, wykorzystywali, ten konflikt, wykorzystują ten konflikt, fakt, że Chiny są w ramach tego konfliktu jednak po stronie Rosji, do tego, aby tutaj, prawda, właśnie nakłaniać te państwa europejskie do jakiejś większej presji przeciwko Chinom, co częściowo Stanom Zjednoczonym się, się udało. I Chińczycy widzą, że im dłużej ten konflikt będzie, będzie trwał, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że Amerykanom te działania się ostatecznie udadzą, tak? No do tego jeszcze dochodzi sytuacja rosyjska, co czym też sobie mówiliśmy, obawy, że po prostu reżim Putina w jakimś momencie upadnie i nie wiadomo, nie wiadomo co, co będzie dalej, to po prostu ten konflikt doprowadził do, do tej sytuacji, w której Chińczycy najprawdopodobniej dostrzegają coraz więcej tych elementów negatywnych. I dlatego chcieliby doprowadzić do jakiegoś no tutaj zakończenia tego konfliktu. No, a czy to się uda, jak to konkretnie będzie wyglądało? No, ja nie umiem ci na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że my jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, w której mieliśmy ofensywę rosyjską, no, która nie przyniosła Moskwie jakichś szczególnych sukcesów, o ile właściwie jakiekolwiek. No teraz czekamy na ruch ze strony Ukrainy, bo jak wiemy, Ukraińcy uważają, że wciąż że dysponują potencjałem, który pozwoli im jakieś te teren, tereny odwojować. Pytanie, jak znaczne? I myślę, że po, tej, po tym konflikcie, Boże, po, po właśnie działaniach ukraińskich, no realnie jakieś poważniejsze rozmowy pokojowe się, się rozpoczną. Powiedzmy tutaj, ja sytuuję się po tej stronie komentatorów, którzy uważają, że no w ciągu najbliższych kilku miesięcy jakoś ten konflikt się rozstrzygnie. No, czytałem ostatnio jedną z takich analiz, która mówiła o tym, że no, do października tak naprawdę dalej powinno się to zakończyć, a że latem pewne rozmowy pokojowe mogą mieć miejsce. No, ja mam tutaj znowu pewien. E, bo ja się jeszcze wtrącę. No, prawda, pan Lichwej rozmawiał z prezydentem Żeleńskim oraz z szefem ukraińskiej dyplomacji, panem Dimitrem Kulebą. No i Dimitr Koleba powiedział w ten sposób: No, myśmy w tym konflikcie utracili konkretne tereny i chcielibyśmy je odzyskać. Także widać tutaj, że no. Jest determinacja. Ukraińcy przygotowują siły do jakiejś akcji ofensywnej. Coś chcą, prawda, odwojować. Pytanie, jak dużo im się uda, jak dojdą do wniosku, no, że no, to są maksymalne możliwości ich kontrekspansji, no to wtedy zasiądą do rozmów. Tak, już całkiem szukając dziury w całym. No można by się jeszcze zastanawiać, czy Chiny jakiejś tajnej misji dla Rosji nie prowadzą, a być może nawet sami od siebie taką samodzielną akcję ratunkową, żeby Rosja. Już nie chcę powiedzieć... To bardzo możliwe oczywiście. Ale... Tak, tak. No i kwestia, czy tak naprawdę jako Zachód powinniśmy w ogóle z tą stroną rosyjską do końca siadać do stołu, skoro no, uznajemy, że jest państwem terrorystycznym, uznajemy, że Władimir P. jest osobą, którą należy zatrzymać. No to dlatego zacząłem w sumie i chciałem powiedzieć, że pewnego tutaj rodzaju jakby z mam. No wiesz, wiesz Arturze, no... Z hitlerowskimi Niemcami rozmawiano, ze Stalinowskim Związkiem Radzieckim rozmawiano, do Chin Mao Tse-Tunga, latali Kissinger i Nixon. No, to, że się jest państwem zbrodniczym niestety powiedzmy nie wyklucza w 100% stu ze społeczności międzynarodowej. Nie, oczywiście ten argument w pewien sposób uznaje. Ale dobra, żeby ci teraz nie zadać pytania w ten sposób, że mi powiesz, że nie potrafisz odpowiedzieć, to taka mała może nie pułapka, ale może gra. Nie chcę mówić, że wyobraź sobie, że jesteś krzy, ale jakbyś tak w jego. Nie chcę sobie tego nawet wyobrazić. <gry> ale jakbyś tak w jego umysł miał wejść i wysyłasz, wysyłasz pana Li, no to na pewno jakieś wytyczne byś mu dał, tak? Nie wysyłasz go. Dobra, jedź tam i spróbuj coś podziałać. Bo jesteśmy wysłannikami pokoju z samego nieba, więc trzeba tam zaprowadzić porządek, bo tylko my jesteśmy do tego zdolni. Tylko na pewno jakieś tam swoje takie właśnie dzieła, byś próbował realizować. Co byś takiemu LI powiedział? Jak, jak ma wprowadzić w ogóle te rozmowy? W jakim kierunku i do czego tak naprawdę dążyć? Trudno mi jest tutaj jakoś, powiedzmy, satysfakcjonująco odpowiedzieć. No, z pewnością. Chińczycy mają swoje zamierzenia w tym wszystkim, zamierzenia, o których tutaj zresztą to mówiliśmy. W ich interesie jest no, jak najszybsze zakończenie tego, tego konfliktu no, mniej więcej w takim stanie, jaką w tej chwili wygląda. No i najprawdopodobniej dostał on wytyczne, aby no, próbował państw, przedstawicieli państw, do których przybywa, no, przekonać do takich, a nie innych rozwiązań. Co jeszcze może się tutaj pojawić? No należy się też liczyć z tym, że no będą też pewne kontrnaciski. No pojawi się tutaj, prawda, w Warszawie, pojawi się pan w Berlinie, w Paryżu. No jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że będą z kolei no, jakieś kontrnaciski tutaj przedstawicieli państw europejskich, w tym Polski, aby Chiny no, wpłynęły jakoś na tego Władimira Putina, aby powiedzmy, no nie szalał. No a że Chińczycy no bardzo nie lubią coś, coś obiecywać i do czegoś się zobowiązywać, no to prawdopodobnie też dostał takie, takie polecenia, aby no nie obiecywał tym barbarzyńcom europejskim za dużo. No w naszej rozmowie też gdzieś nam uciekł taki element, jak państwa bałtyckie, które mają też dość swoje specyficzne relacje z Chinami i stąd może też wybór na, na Polskę. Oj, bardzo specyficzne. Tak, tak, zgadzam się. Dobrze, Stasiu, bo kiedy na samym początku naszej rozmowy zacząłem mówić o pewnych obawach, to powiedziałeś: Nie, nie, spokojnie będzie dobrze. Więc prośba na sam koniec poproszę właśnie o ten pozytywny aspekt, żebyśmy się mogli z uśmiechem rozstać. No ja to zawsze powtarzam, że ja nie mam kryształowej kuli, generalnie rzecz biorąc. No nie chcę tutaj jakoś powiedzmy, no próbować przewidywać przyszłość. No niemniej jednak skłaniam się. Yy... Do powiedzmy postawy tych ekspertów, którzy wskazują, że w ciągu no, kilku miesięcy prawdopodobnie ten konflikt zostanie jakoś wygaszony, ponieważ no, Rosja przynajmniej konwencjonalnymi metodami nie jest w stanie, mam wrażenie, już tutaj jakoś zmienić sytuacji militarnej na swoją, na swoją korzyść. Można też powiedzieć, o czym tutaj zresztą przekonywaliśmy w ramach tego podcastu, że no, Chiny też zaczynają, myślę, realnie naciskać na, na Moskwę, bo ona ten konflikt. Przerwała. No, i tak spoglądając tutaj na pewien klimat, który panuje no, w stolicach zachodnich, w tym także jak najbardziej w Waszyngtonie, to no myślę, że pojawia się płaszczyzna do tego, aby ten konflikt został w tym roku wreszcie zakończony. Pojawia się tak naprawdę tutaj pytanie, które jest paradoksalnie odpowiedzią na to, co Ty powiedziałeś, co znaczy właśnie, że konflikt czy wojna. Zostanie zakończona, ale o tym to byśmy mogli pewnie. Oj! Nie jeden odcinek. Oj, to już jest zbyt, duże, zbyt duża ekstrapolacja, w którą ja wolałbym dzisiaj przynajmniej nie wchodzić. Nie, to na pewno. Tyle czasu chyba nikt nie ma. Trochę żartując, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że udało nam się ten pozytywny aspekt uzyskać. Szanowny Stanisławie Doktorze, bardzo dziękuję za kolejny komentarz, za kolejną rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się kolejnych rozmówców zainteresować. Tematyką państwa środka, jej polityką, pewnymi nie do końca do na, przez nas dobrze rozumianymi, pewnymi zasadami, które, które tym państwem rządzą, bo, bo bardzo często błędnie, niestety, przez własną perspektywę, własną optykę na te państwo patrzymy, a, a wydaje się, że jest to właśnie zasadniczy błąd w analizowaniu Chin. Zgodzisz się? Wiesz, no zgodzę się, natomiast dodałbym od siebie, że wiesz, no. Trudno jest tutaj jakoś czynić zarzuty, że patrzymy z własnej perspektywy. No nie da się czynić inaczej. Trochę stając no, tutaj w obronie naszego spojrzenia na zagadnienia chińskie. Pamiętajmy o tym, że Chińczycy prowadząc politykę w Europie też popełniają ten błąd, że patrzą bardzo często właśnie przez pryzmat takich własnych doświadczeń. No jednym z koronnych zarzutów do pewnych działań tutaj chińskich w naszej części Europy w kontekście na przykład. Tutaj tej formuły 16 plus 1. No właśnie często się wskazuje, że oni nie do końca rozumieją specyfikę chociażby naszego regionu. Także to jest błąd, który wszyscy popełniają Chińczycy równie. Wszyscy jesteśmy niewolnikami w jakimś sensie własnych perspektyw. Trudno od tego uciec. Ale z drugiej strony można dzięki temu uzyskać przewagę. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku był dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Reprezentujący Uniwersytet Opolski oraz Kolegium Nobilium Opoliędzę, bardzo serdecznie doktorze dziękuję. Dziękuję, Arturze, dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.